Witam was serdecznie w 76. odcinku naszej serii Zagrajmy w Reason 3. Wybaczcie takie moje głupkowate nastawienie, ale jestem trochę już zmęczony, ale postanowiłem jeszcze nagrać jeden odcinek, żeby uniknąć takiej sytuacji, że na przykład skończy mi się zapas. Nie będę miał wam co puścić. Oh yeah. Dobra. Czekajcie, spójrzmy na mapę. Teraz idziemy sobie tutaj. Tu są jakieś bagna, nie bagna, inne cudawianki. I my niby obszukaliśmy to wszystko tutaj. Ale ja nie jestem pewien, czy to obszukaliśmy. Jezu, taki mały kawałek zajął nam jeden odcinek. To tutaj trzeba się naprawdę sprężać, żeby nam ta reszta zajęła jeden cały odcinek. O, jaszczurka. Jakie złotkie kochane moje, chodź do wujka, tak. Syczy, zła. Czekajcie, ja skąpuję. Nie zdążyłem. O, spróbujemy golema skontrować. Czekaj, uderz. No niby się udało, ale nie dostał nic. Jezu, te moje kontry się skończą moją nagłą śmiercią. Okej, się kopytami tylko nakrył. Okej, udało się, idziemy dalej. Ta skała mi przypomina tą małą wyspę Irdorad z Gothica 2. Noc kruka. No i z podstawki. Czekajcie, zajmę się tym. Bo tamten chce blast na skałę. Okej, małża. Odpuściłeś mu? Jezu, Edward. Ale ty jesteś... Wiesz... Ej, co tam jest? O, jakieś te... Wodorosty. No i zrestartowało mu się, że odnowiło mu się życie. Fuck. Jakim kuźwa cudem? Szarżujesz? No. All this traveling is making me ill. I've never been far from home. Co za kwasy? And now here I am, traveling the most remote islands in the southern seas. How can anyone stand this for long? You'll live. I hope so. O, narzekamy. W sumie logiczne. Każdy normalny człowiek by narzekał, gdybyśmy tyle dni z rzędu sobie chodzili i walczyli z bestiami. Małyz. Kolejny. I co? I to chyba wszystko, co jest tutaj na tej plaży. Brzydkiej. Ojejku, ciekawe co będzie tutaj. W ogóle spójrzmy na mapę. Trzymam się prawej strony. Nie, przepraszam, ja jestem głupi jednak. Trzymam się lewej strony. I sądzę, że mniej więcej to mi pozwoli nie przegapić niczego. Co to jest? A, ognisty ptak. Czemu on spał? No, uderz. No, uderz. Dobra, trudno. Jednak jeszcze tak dobrze kontrować to ja nie umiem. O, ogary. What?
Dobrze kontruję przeciwników, którzy są ludźmi albo demonami człekopodobnymi. Ale jeżeli chodzi o potwory, to mi to wychodzi nie najlepiej. Po prostu, no nie będę kłamał, nie najlepiej. Zabierzmy to wszystko. Zabierzmy to wszystko. Sprawdźmy sobie, ile mam punktów chwały. 91 tysięcy. Ja cię pierdzielę. No możemy być mistrzem chyba w każdym fachu. No, oczywiście nie we wszystkich naraz, ale... Ej, dlaczego ja nie mogę wejść na to wieżę? Da radę wejść, czy nie da? Da radę, no czemu? Czemu ja się głowię, że nie mogę wejść? Jasne, że mogę. Wieża Xardasa. Bardzo brzydka, jak na wieżę Xardasa. Co za bezguście. Ojeny. Nie, to, potem to. Kurde. Nie wiem co dalej, chyba to. I to? Jest. Nice. Cienisty bimber, jakieś fajne miksturki. Co za mapa? Co tam jest napisane? Weź Edward, odsuń się. Ej. Może mi ktoś powiedzieć, czego to jest mapa? Bo nie wydaje mi się, żeby to była mapa tych terenów. Czekajcie. No najbardziej to mi przypomina Taranis. Ale nie. Jak ktoś wie, to możecie pisać. Wał korbowy. O, wał korbowy. Coś tu było. Miotła? O, i drabina na górę. It's bloody windy here, so best be careful. I don't want to have to scrape you off the ground. I'll be fine. A muszę zapalić... With what? No właśnie, nie mam czym. Dobra, fajnie, to wiem o co chodzi. Musimy zebrać to drewno. Z bagien, właśnie, pamiętam tą misję. Zlecił ją jeden wojownik, łowca demonów. Zlecił nam tą misję. Musimy iść na bagna i... zebrać 6 chyba drewien? Czy 5? Takich jakichś przegniłych. Co podobno nadają ten zielony kolor. I'm impressed, czyli nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to znaczy jestem pod wrażeniem. Chyba. Not another damn shadow. Oj, dzisiaj to się pozabijamy. Znaczy pozabijamy, nazabijamy. That's it for you, you foul beast. Okidoki. O, proszę bardzo, razem utworzyli kąt prosty. Taka trochę matematyka. Czy tu coś jest? Oczywiście, jak żeby inaczej, kolejna porcja sług. Dobrze, że mam je na 3 strzały już w sumie. Na 3 porządne strzały. Nie wiem, gdzie idę. Czy tam jest wieża? Tak, czyli idąc tędy zatoczymy koło. A idąc tędy, wrócimy się... czyli musimy iść tędy. Tak, musimy iść tędy.
Jednak ja mam taką obawę małą, że ominąłem pewnie kilka rzeczy. A jestem typem zbieracza, no. Jak każdy chyba fan Gothica. No, to są bagna. Jakiś tędy, jak myślicie? No, spróbujemy. Chociaż tu są potworki, to może pójdźmy tędy. Czaszka? Nie można jej podnieść. Ja cię, kurczę, o, jeszcze tak troszeczkę, o, dobra, i pokonany. Pokonany. Co to jest? Prastare drewno z bagien. Czyli jednak 6 musimy zdobyć. Zaznaczmy sobie tą misję, będzie nam dużo łatwiej. Dziewicza podróż. Sojusz z Inkwizycją. Nie wiem. Nie wiem, która to misja. Dobra, pierdolę to. Sam sobie znajdę. O Jezu, kolejny. A gdzie on leci? Ej, tu! Wofi! Chodź. Nowe dwóch. To można powiedzieć nawet, że żadne wyzwanie jest taki demon. Żadnym wyzwaniem jest taki demon. Duża sakwa ze złotem. I kości, kości, kości. Wsłuchajcie się tylko. Ha, nice. Lubię ten dźwięk. O! Tu co? Aha, tu jest w ogóle wyjście z bagien. To sobie zrobimy to kiedy indziej. Dzisiaj chcę zdobyć te drewna niezbędne do rozpalenia ogniska. Może nie będziemy rozpalać ogniska w tym odcinku, ale żebyśmy zdobyli te drewna, to już będzie dobrze. O, kolejne. Jeszcze 4. Oj, no i tak. Tu, mordy. Dobra, walcz z tym. Ja sobie powalczę z tym. Jeny. Jezu, jakie to jest wytrzymałe. Czy wytrzymałe? Dobrą obronę ma skubaniec. Okej. Co tu się dzieje? Halo, halo, czy ktoś mi powie? Kolejna skrzynia, kufer. A w tym kufrze? Ciężkie sztylety. Tych sztyletów tu już mam tyle, że o, kolejny. Jak ja tu mówię cieniostwór, chociaż wiem, że to nie jest cieniostwór, nie krytykujcie. Chcę go skontratakować, a nie mogę. A w dupie mam te kontrataki, jeszcze mnie zabije. Dobra, padł.
Padł, a ja mam coraz mniej zapasów żywności. Zły znak, oj zły znak. A co to jest? Czy to znaczy, że mogę tu kopać? Nie, to nie Fable. Chyba. Na czym ja skończyłem? A, proszę bardzo, nic nowego, kolejne kości do pogruchotania. No. O Jezu, już z przyzwyczajenia. Schowałem broń po jednym ciosie, bo już myślałem, że to będzie ostatni. Jakaś jaskinia czy coś? I'm running as fast as I can. Come on. You've met your match. Not another damn shadow. No chodź. I co my tu mamy jeszcze? O, trzecie. Ile tego jest, o matko. Co mogę ich wybijać i wybijać? Ciekawe, kto by wygrał, czy gul, czy szkielet. Szkielety są bardziej wytrzymałe, ale góle zadają chyba więcej obrażeń. Tak sobie wnioskuję. Oj, coś było? Wysztreł oko. No i co, bo ja nie wiem, gdzie są... Ojejku, jak słońce zaświeciło. Ej, zajebiście, normalnie wychodzi ten... Słońce zza chmur. Scorched earth. That's what happens when you don't know how to wield a blade. Aha. O, chrupiąca rzepa. Zbieramy rzepę z pola. O kurde. No Gothic 2 pełną parą. Dobra. Polepka rzepy. Może dostaniemy jakieś ubranie taniej. Hehe. O, usmażmy sobie wszystko co można. O, tam był jakiś koleś. Dobra, rybę też już usmażmy, już trudno. Można z nim porozmawiać? O dwóch nawet, Graham i Jakow. Tylko uzbierajmy te rzepy. O, proszę bardzo. Pozbierajmy te rzepy, bo pewnie panowie będą chcieli od nas je wziąć. Co jest? Okej. Okay. Gdzie są te rzepy? Cholera jasna. Tu ich nie ma, nie? Bo by się rzucały w oczy. A trochę ich brakuje. No nie znajdę dziadów. No zgaduję, że są tylko na tych polepkach podmokłych. A takowych są trzy sztuki tutaj i to jest trzeci. A nie, to jest czwarty. Dobra, to tu znajdziemy resztę. O, nice. 7? A nie, 8, dobrze. I teraz sobie pogadajmy. No i pogadamy, sądzę, że skończymy odcinek, no bo... Prawie 20 minuta. W sumie powinienem jeszcze 5 minut pograć, ale... This must be a dream. It can't be true. Have I misread the signs? The bird droppings on my clothes. What's happening? The gods must have sent you. Bogowie? Oni już od dawna nikogo nie wysłuchali. The gods. They haven't sent anyone in a long time. But the roof of our hut creaked 3 times yesterday. That must mean something. Yeah. You should fix the roof. No, no. I'm sure you have come to liberate us from the shadows. Hmm.
Czy były ostatnio jakieś ataki ze strony cieni? Have there been attacks by the shadows recently? There was an onslaught of minions. Luckily we were able to barricade ourselves in the hut. Owen didn't make it. That poor devil probably thought he could make a stand against them. Hopefully I don't end up like him. I feel most sorry for Owen's father, old Graham. Jesteś bardzo przesądny. You're very superstitious. Superstitious? No, I'm just prepared. I always carry my lucky spoon with me. And as you can see, I'm still alive. Lucky spoon? Are you serious? Oh, you're just jealous. You're a made man with this spoon, let me tell you. I'll sell it to you for 50 gold if you like. I reckon you need it. Right. You'll regret it if you turn down the lucky spoon, believe me. So, what do you say? Wyceniam swoje szczęście na 50 sztuk złota. Dobra, kupimy. All right then, hand it over. It's yours. And it better fucking work. It will. Kiedy twoja dziewczyna szczęś... Kiedy twoja... Ja jestem debilem. O, kto ze zmęczenia? Kiedy twoja dziwaczna, szczęśliwa łyżka zacznie działać? Dziewczyna. When will your strange, lucky spoon start working? Have patience. It's brought me luck anyway. Now, I'm richer by 50 gold. Indeed. Sell it to someone else if you don't like it. To w ten sposób robicie interesy w Kalidorze. Is that the way you do business in Kalidor? What's your problem? Pirates always say a deal is a deal. So, our agreement is valid. Like I said, sell it to someone else if you don't like it. Tyle. Porozmawiamy jeszcze raz o złocie dla mnie. No. Let's talk about my gold again. Why? I don't know what else there is to talk about. That thing you pulled with the spoon. That was a real low blow. Uh-huh. And? In times such as these, friends are few and far between. You can't afford another enemy. All right then. Here, take your gold. No i dobra. A teraz Graham. A stranger? Here? Are you surprised? I thought we'd been forgotten. To be honest, nobody cares about us turnip farmers. I don't blame them either. Wygląda na to, że przydać się pomoc. Looks like you could use some help. You're one of the demon hunters, aren't you? Where were you when the shadows descended on us? My son is dead. He could have used your help in the battle. But if you're really here to do something, talk to Becca. I want to grieve for my son alone. Co jeszcze się tu znajduje poza waszą farmą? What else is here besides your farm? Only death and destruction. Take a look around. My barn has burnt down, and that swamp doesn't bode well. Even the ruins unnerve me these days. But I'm sure someone like you can find something useful there. Anything else? There's the beach south of here, of course, which, by the way, is entirely useless for farming turnips. And dlaczego nie uciekłeś? Why didn't you flee? It would be a dead loss. I can't just give up on the entire harvest. I don't care if the others leave. I'm staying. My turnips are the only thing I still care about since the shadows took my son. Now the last few turnips are rotting in the fields. Pozbieram tę rzepę, raptem 8 sztuk. I'll get your turnips. You do that? Thank you. Pull as many as you can from the fields. Masz. Here are your turnips. What? You've got them already? I'd still be waiting for them tomorrow if I'd sent someone else. Take this gold as a reward. Actually, I wanted to give it to my son. But I understand. Thank you. No i dobra.
Fajnie, że jesteś zmęczony. Dobra, żegnam się z wami, kochani. Pamiętajcie o jakiejś pozytywnej ocenie i o komentarzu. Zatem trzymajcie się, to był odcinek 76, o ile się nie mylę. Do zobaczenia za kolejne dwa dni. Na razie.